Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, krewnym z drewnem. Witam was bardzo serdecznie w krótkim materiale z cyklu Moje Urojenia. Jak dobrze kojarzycie dokładnie z tego filmiku, w którym prezentowałem swoje prace, jednej brakowało, jednej być może w sumie najważniejszej. Chodzi dokładnie o moją pracę dyplomową ze szkoły plastycznej. Jak dobrze wiecie, ja kończyłem specjalizację snycerstwo. Było to rzeźbienie w drewnie. Oczywiście podsumowaniem, podkręceniem, zakończeniem pewnej działalności, pożegnaniem się z tą fantastyczną szkołą była konieczność stworzenia tak zwanej pracy dyplomowej, którą potem musieliśmy oczywiście obronić, dodatkowo poprzedzając to zdaniem egzaminu tak zwanego teoretycznego z technologii danego przedmiotu. Wiadomo, snycerze mieli swoje egzaminy, metaloplastycy, graficy, jubilerzy swoje. Ja dziubałem w drewnie i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, co Rojcio kiedyś wydziubał. Jesteśmy na terenie mieszkania moich rodziców, nie jesteśmy u mnie. Wiadomo, gdybyśmy byli u mnie, to na pewno nie pominąłbym tej pracy. Także przypomniałem sobie, że jednej rzeczy brakowało, także postaram się ją wam zaprezentować i naprawdę pokrótce opisać. Zapraszam. Więc tak, witam w drugiej części materiału. To, co widzicie, to jest tak zwana płaskorzeźba. Płaskorzeźba, w której chciałem zastosować, powiedzmy zaprezentować nabyte umiejętności z kategorii rzeźbienia tak zwanego wypukłego i wklęsłego. To nie jest w 100% płaskorzeźba. Pewne elementy są doczepiane, chociażby te pierwsze schodki. One są tutaj, a tylko ten jest doczepiany, sobie przypomniałem. Jaki orzełek z tyłu, jak i specjalnie wykonana z blachy i podpalana korona tego strudzonego króla, który powiedzmy przechodzi po chwiejnych schodach. To jest powiedzmy bardzo patriotyczna, taka historyczna polska historia przedstawiająca symbol, figurę króla na różnych kartach, nie tylko historii naszego kraju, jak i podczas elementów symbolizujących króla w ogóle. Na początku mamy oczywiście może nie zaściankowość, ale pewne jakby chłopstwo od wsi, czyli taką troszeczkę drogę rozwoju. Zaczynamy od konstytucji 3 maja, wiadomo, jaki król, co i jak, tutaj nie muszę pewnych oczywistych rzeczy tłumaczyć. Przedstawienie króla na szachownicy. Dalej mamy oczywiście króla w rozumieniu Biblii, jak i króla, który broni swojego grodu. Tu z kolei inkrustowana, powiedzmy tak specjalnie, poniszczona brama. Widzimy tutaj takie strzałki, strzały. Czyli powiedzmy obronność, tendencję do obrony własnych idei, polskości, historii naszego kraju. Różnie to bywało na kartach historii naszego kraju, stąd ta pewna symbolika tych nie zawsze równych, wręcz chwiejnych, trudnych sytuacji na kartach historii naszego kraju. Po latach ja na to patrzę, jest tu troszeczkę tego nawalone, jest to powiedzmy zbyt dosłowne, jest tu mało pola do popisu dla naszej wyobraźni. Jest tu pewne elementy są zbyt jasno zaznaczone. Niektóre nie, niektóre tak, widzicie sami. Dlaczego wam to pokazuję? Tak jak mówię, to jest płaskorzeźba. Chciałem tutaj zawrzeć tak zwany element op-artu, czyli optycznej sztuki, która funduje odbiorcy pewne złudzenie optyczne. Cała ta rzeźba, jak pewnie już dostrzegliście, sprawia wrażenie bardzo, powiedzmy, wypukłej, bardzo grubej, bo jednak trzeba było się wgryźć w kolejne, powiedzmy, plany tych wychodzących za tych schodków tych drzwi. Czyli powiedzmy zabawa troszeczkę złudzeniem optycznym, symetrią, perspektywą, przede wszystkim może perspektywą. I zaraz wam pokażę faktyczną grubość tej płaskorzeźby. Przejdźmy sobie dokładnie na maksymalny profil, jak to wygląda. Trochę oddalę.
przygląd razu do ściany i zwróćcie uwagę, jakie to jest faktycznie chude. Ha! Zwróćcie uwagę. Nie powiem, jestem zadowolony z tej pracy, to była fantastyczna przygoda, pewne podsumowanie tego, co w ramach snycerstwa udało mi się nauczyć. Także tak to wygląda. Z boku płaściutko, z kolei z przodu. No, efekt wizualny jaki jest, taki widzicie. Oczywiście potem praca była specjalnie konserwowana, impregnowana specjalnym taką, z takim maścią i pigmentem, która dodatkowo wyłaniała te różnice w perspektywie, jeśli chodzi o światłocień, pewne ułożenia. No i tyle. To jest to, powiedzmy, co zakończyło moją przygodę w fantastycznym właśnie liceum plastycznym na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. No i to tyle. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie. No, ja z tym się łączy nie tylko. Nieważne już, jak to wyszło, jak to wygląda. Jest to dla mnie pewien sentyment, pewien symbol przypominający mi o wspaniałych latach liceum. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był Patryk Rojo-Rojewski w specjalnym, artystycznym wydaniu moich urojeń. Dziękuję wam serdecznie. Boom, headshot, tarcza. I co? Tarcza, gwardio. Trzymajcie się. Hejka.